Ewa Gajewska, dobry wieczór. Zapraszam na Panoramę. Lewica odkrywa kartę i ujawnia swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. To sprawdzone nazwiska, między innymi byłych premierów. PiS z kolei stawia na kontrowersyjnych polityków, między innymi Kamińskiego, Kurskiego czy Obajtka. I nazywa swoje listy listami śmierci, które mają dać partii 9. zwycięstwo z rzędu. Start kampanii może jednak popsuć informacja o podsłuchiwaniu Pegasusem jednego z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny zmasowany atak sił rosyjskich na Ukrainę. Celowano m.in. w infrastrukturę energetyczną. Na okręg lwowski spadły dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich zaledwie 15 kilometrów od naszej granicy. W związku z sytuacją Polska w nocy dwukrotnie poderwała myśliwce. Wraca więc pytanie o nasze bezpieczeństwo i strategię na wypadek ataku. Katarzyna Kwiastła bez oznak życia w centrum Lublina na oczach ludzi i nikt jej nie pomógł. 39-letnią kobietę uratowali dopiero policjanci. Jej życiu w tej chwili nic nie zagraża. Pytanie, jak groźna jest ludzka znieczulica, z którą mamy coraz częściej do czynienia. Elżbieta Brzewska. Powstało tuż przy Wielkiej Krokwi i miało być lepem na turystów. W Zakopanem ustawiono 45-metrową konstrukcję diabelskiego młynu. Problem w tym, że bez stosownego zgłoszenia w starostwie, co oznacza, że to samowolka. Do sprawy wkroczył już nadzór budowlany. A los konstrukcji, w związku z tym, że powstała w miejscu, w którym nie miała prawa, raczej jest przesądzony. Dominika Matejka. Panoramę będę tu czekać na Państwa jutro o 22:10. Do zobaczenia.